Witam w kolejnym odcinku opowieści kryminalnych. Dzisiaj chciałabym zaprosić Was do wysłuchania historii, na którą natknęłam się dzięki Waszym komentarzom. Kilka osób, komentując film o Danielu Pełce, zauważyło podobieństwo tamtego zabójstwa do zabójstwa Gabriela Fernandeza. I tutaj chciałam ostrzec te osoby, którym jest wyjątkowo ciężko słuchać o sprawach dotyczących dzieci, że przedstawiona historia może nie być dla Was. Serdecznie zapraszam do wysłuchania. Gabriel Fernandez urodził się 20 lutego 2005 roku w Palmdale w Stanach Zjednoczonych. Nie można powiedzieć, że był wyczekiwanym dzieckiem. Jego matka Pearl Fernandez, będąc w ciąży z Gabrielem, miała 23 lata i już miała dwoje dzieci, córeczkę Virginię i synka Ezekiela. Przez jakiś czas Pearl brała nawet pod uwagę usunięcie ciąży. Jednak od tego pomysłu odwiodła ją rodzina. Jej wujek, który był homoseksualistą, namawiał ją do tego, aby donosiła ciążę. Był skłonny wychować to dziecko razem ze swoim partnerem. Nie bez powodu wspominam tutaj o jego orientacji seksualnej. Będzie ona miała duże znaczenie w dalszej części tej historii. Pearl nie miała łatwego dzieciństwa. Kiedy była dzieckiem, jej ojciec był rzadkim gościem w domu. Co chwilę odbywał karę w więzieniu. Matka, która w głównej mierze wychowywała ją sama, zgodnie z tym, co mówiła Fernandez, nienawidziła jej i często podnosiła na nią rękę. Jako dziecko dosyć wcześnie, bo już w wieku 9 lat, zaczęła nadużywać alkoholu i narkotyków, co mogło przystopować rozwój mózgu. 2 lata później 11-letnia Pearl, mając już dość sytuacji panującej w domu, zdecydowała się z niego uciec. Dziewczyna nie przykładała też dużej uwagi do nauki. Całą swoją edukację zakończyła na 8 klasie podstawówki. Według tego, co sama mówiła, jako nastolatka padła ofiarą gwałtu. Została zgwałcona najpierw przez swojego wujka, a później była przetrzymywana i gwałcona przez grupę mężczyzn. Doświadczenia te spowodowały u niej pojawienie się stanów depresyjnych. Zdiagnozowano u niej również zaburzenie afektywne dwubiegunowe, zespół stresu pourazowego oraz zaburzenia odżywiania. Na 3 dzień po urodzeniu Gabriela Pearl przyszła do swojego wujka Michaela Coranza, tego, który wcześniej przekonał ją do urodzenia dziecka. Oddała mu noworodka, twierdząc, że go nie kocha i że dziecko za dużo płacze, co ją denerwuje. Ojciec Gabriela przebywał w więzieniu, a ona nie była zainteresowana wychowywaniem kolejnego dziecka. Michael, tak jak wcześniej obiecał, podjął się wychowywania Gabriela razem ze swoim partnerem, Davidem Martinezem. Michael i David byli bardzo dobrymi opiekunami dla Gabriela. Chłopiec był z nimi szczęśliwy. Zawsze był czysto i schludnie ubrany, uśmiech nie schodził mu z twarzy. Gabriel bardzo kochał ich obu, a oni byli przeszczęśliwi, że mogą go wychowywać. W roku 2009, kiedy Gabriel miał 4 lata, jego dziadek Robert Fernandez doszedł do wniosku, że chłopiec nie powinien być wychowywany przez parę jednopłciową i z tego powodu został odebrany Michaelowi i Davidowi. Od tego czasu Gabrielowi z rodziców zastępowali dziadkowie Robert i Sandra Fernandez, którzy mieli przyznaną opiekę nad chłopcem. W tym domu również Gabrielowi niczego nie brakowało. Dziadkowie okazywali mu wiele miłości i zainteresowania. Był również szczęśliwy jak wcześniej. Dziadkowie chłopca zajmowali się także wychowywaniem najstarszych dzieci Pearl, Virginii i Ezekiela. Jednak w roku 2009 Pearl zabrała tę dwójkę, aby zamieszkały razem z nią, zostawiając Gabriela z dziadkami. Wyglądało to tak, jakby w dalszym ciągu nie chciała mieć z tym dzieckiem nic wspólnego. Zresztą nie tylko z nim. Po urodzeniu Gabriela Pearl została mamą dziewczynki o imieniu Destiny i później chłopca, którego nazwała Arnold Jr. Dzieci te zostały przez nią porzucone i później odebrano jej prawa do ich wychowywania. W roku 2011 Pearl poznaje 3 lata starszego Isauro Aguirre. Był on pracownikiem Domu Spokojnej Starości, gdzie miał bardzo dobrą opinię. Wszyscy go tam zachwalali, według współpracowników i rezydentów tego domu był on ciepłym i bardzo uczynnym człowiekiem. Zawsze był chętny do niesienia pomocy. Jego dzieciństwo, podobnie jak dzieciństwo Pearl, nie należało do najszczęśliwszych. Dorastał w domu, w którym doznał wiele krzywdy ze strony własnej matki. Matka biła go i przypalała papierosami. Pomimo to, że na początku życie go nie oszczędzało, potrafił odnaleźć w sobie wiele zrozumienia i cierpliwości dla starszych osób. W październiku 2012 roku Isauro rozpoczął nową pracę jako pracownik ochrony w supermarkecie.
Mniej więcej w tym samym czasie Pearl zaczęła starać się o odzyskanie praw do opieki nad Gabrielem. Cała rodzina była temu przeciwna. Zdawali sobie sprawę z wybuchowego charakteru kobiety. Wiedzieli, że zaniedbuje ona dzieci i stosuje wobec nich przemoc. Babcia chłopca poinformowała o tym policję, jednak nikt jej nie uwierzył. Pomimo tego, że rodzina zgłosiła swoje zastrzeżenia do odpowiednich organów, sąd przywrócił Pearl prawo do wychowywania Gabriela. Według jej rodziny jedynym powodem, dla którego to zrobiła, była chęć uzyskania wyższych świadczeń socjalnych. Gabriel przeprowadza się do mieszkania swojej mamy, co powoduje konieczność zmiany szkoły. Dołącza do nowej klasy już w trakcie trwania roku szkolnego w połowie października. Jego nauczycielka Jennifer Garcia od razu zauważyła, że rodzice chłopca nie zachowują się jak typowi rodzice pierwszoklasistów, którzy wypytują o wszystko i tłumaczą swojemu dziecku nawet najdrobniejszą rzecz. Oni nie pytali o nic, nie bawili się też w zbędne uprzejmości. Nauczycielce wydawali się być niemili i może nawet niebezpieczni. W klasie nauczycielka dość szybko orientuje się, że coś jest nie tak. Można było zauważyć, że chłopiec bardzo pragnie jej uwagi. Bardzo mu zależało, żeby być przez nią chwalonym. Pomagał jej w przygotowywaniu klasy, rezygnując nawet z przerw. W trakcie jednej z rozmów, kiedy Gabriel był sam na sam z nauczycielką, zapytał ją, czy to jest normalne, że mama go bije paskiem, tą metalową klamrą od paska. Czy to jest normalne, że bije go tak mocno, że ten aż krwawi? Nauczycielka wypytała chłopca o kilka szczegółów i jeszcze tego samego dnia zgłosiła sprawę do opieki społecznej. Wkrótce skontaktowano się z nią telefonicznie, aby poinformować, kto został przyznany do tej sprawy i zapewnić, że opieka społeczna bliżej przyjrzy się tej rodzinie. Stephanie Rodriguez, opiekunka społeczna, która była odpowiedzialna za sprawę Gabriela, udała się do jego domu 2 dni po zgłoszeniu przez nauczycielkę. Nie rozmawiała z chłopcem na osobności, tylko w obecności jego matki. Gabriel przyznał, że zmyślił całą tę historię z biciem, że nic takiego się nie wydarzyło. Rodriguez chciała jednak sprawdzić, czy na jego ciele nie ma żadnych śladów po biciu i zauważyła siniak na lewym pośladku. Pearl przyznała się wówczas do uderzenia go paskiem. Wizyta pracownicy opieki socjalnej w domu niczego nie zmieniła. Chłopiec przychodził do szkoły z coraz to nowszymi obrażeniami. Rozciętą wargą, którą ufundowała mu Pearl, kiedy uderzyła go w twarz, powycinanymi kosmykami włosów na głowie i strupami na skórze głowy. Nauczycielka kontaktowała się ze Stephanie Rodriguez, jednak nic to nie zmieniło. Stan Gabriela cały czas się pogarszał. Skarżył się na to, że bolą go ręce i nogi, a pod koniec dnia szkolnego zdarzało się, że płakał, bo nie chciał wracać do domu. Wszelkie obrażenia na ciele Gabriela były ignorowane. Jednak była jeszcze jedna sytuacja, która powinna wywołać podejrzenia u pracowników socjalnych. W trakcie jednej z wizyt w domu chłopca Pearl pokazała list samobójczy, jaki napisał jej syn. W liście było napisane: kocham cię tak bardzo, że się zabiję. Matka, która nigdy nie przejmowała się losem swojego syna, nagle okazuje zaniepokojenie jego stanem psychicznym. Opieka społeczna uznała w tamtym czasie, że Gabriel nie miał zamiaru się zabijać, a list napisał tylko po to, aby zwrócić na siebie uwagę swojej mamy. W późniejszym czasie prokurator doszedł do wniosku, że list ten był częścią planu pozbycia się Gabriela z życia Pearl i Isauro. Pewnego dnia Gabriel przyszedł do szkoły z opuchniętymi oczami i drobnymi sińcami na całej twarzy, które powstały, kiedy matka chłopca strzelała z pistoletu pneumatycznego prosto w jego twarz. Początkowo Gabriel powiedział, że upadł, stąd te obrażenia. Dopiero później powiedział prawdę. Przyznał nauczycielce, że bał się powiedzieć, co się tak naprawdę wydarzyło, bo gdyby ta przekazała wszystkie informacje opiece społecznej, sytuacja w domu byłaby jeszcze gorsza i że wówczas oberwałby od rodziców bardziej niż zazwyczaj. Jennifer Garcia wahała się przez pewien czas. Nie wiedziała, czy zgłaszać ten incydent, czy to nie pogorszy sytuacji panującej w domu chłopca. Jednak zadzwoniła do Stephanie Rodriguez i opowiedziała jej o wszystkim. Opiekunka wybrała się do domu Pearl Fernandez, jednak ta wraz ze swoim partnerem wytłumaczyła, że to był tylko wypadek w trakcie zabawy. Rodriguez rozmawiała tylko z matką chłopca, nie chciała rozmawiać z dzieckiem. Tłumaczenia matki były dla niej wystarczające. Nie udało się znaleźć żadnych powodów, aby odebrać dziecko rodzicom. Po tych wydarzeniach Gabriel nie przychodził do szkoły przez 13 dni. Kiedy w końcu się w niej pojawił, wszyscy byli przerażeni jego wyglądem. Nigdy wcześniej nie wyglądał tak źle. Jego oczy były całe czerwone, a skóra na czole wyglądała, jakby była zdarta.
Gabriel tłumaczył, że jego wygląd spowodowany jest tym, że przewrócił się na rowerze. Tamtego dnia w szkole dzieci przygotowywały kartki dla swoich mam w związku z zbliżającym się Dniem Matki. Gabriel, pomimo tego, że doznał tak wiele krzywdy ze strony Pearl, na kartce, którą przygotował, napisał m.in. Kocham swoją mamę, ponieważ daje mi dużo miłości. Moja mama jest wyjątkowa, ponieważ jest kochającą mamą, a ja ją kocham, ponieważ jest piękna. Do kartki były również dołączone kupony, na przykład na czas spędzony razem ze sobą, oraz zdjęcia chłopca z literami składającymi się w słowo mama. I pomimo tego, że nie wyglądał najlepiej, do zdjęcia uśmiechał się najładniej jak potrafił. Nie tylko nauczycielka była zaniepokojona sytuacją chłopca. Kolejną z osób, która zwróciła uwagę na stan Gabriela i od razu zauważyła, że chłopiec jest ofiarą przemocy domowej, był pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej Arturo Martinez. Pod koniec kwietnia 2013 roku Pearl wybrała się tam ze swoimi dziećmi. Kobieta krzyczała na Gabriela, co dodatkowo zwracało na niego uwagę. Arturo zauważył, że chłopiec ma na ciele ślady od przypalania papierosem, na nadgarstkach ślady, które mogły być spowodowane przywiązywaniem, a oprócz tego podbite oko oraz guzy na tyle głowy. Kiedy Pearl zauważyła, że mężczyzna przygląda się jej synowi, natychmiast zabrała dzieci i wyszła z ośrodka. Martinez bardzo przejął się losem chłopca. Postanowił zgłosić ten przypadek, jednak nie spotkało się to z takim odzewem, jakiego się spodziewał. Jego przełożony poprosił, aby nie wtrącał się do tej sprawy, bo to nie należy do jego obowiązków. Niezrażony mężczyzna próbował dodzwonić się do oddziału opieki społecznej zajmującej się opieką nad dziećmi i rodziną, jednak nikt tam nie odbierał telefonu. W ostateczności zadzwonił na policję, gdzie opisał zaistniałą sytuację, jednak przyjmujący zgłoszenie zbagatelizował to, pytając, czy Arturo nie ma nic lepszego do robienia i stwierdzając, że przecież wszyscy biją swoje dzieci. Jak widzicie, wiele osób próbowało pomóc Gabrielowi, ale bez względu na to, gdzie szukali pomocy dla niego, prędzej czy później natykali się na mur, którego nie dało się przejść. Również rodzina Gabriela zauważa, że dzieje się coś niepokojącego. Kilkukrotnie informują o tym fakcie opiekę społeczną, jak również biuro szeryfa. Ogólnie od roku 2003 do roku 2012 do opieki społecznej wpłynęło 60 skarg na Pearl Fernandez i Isauro Aguirre. Pracownicy socjalni i biuro szeryfa kontrolowali rodzinę i prowadzili 8 niezależnych śledztw w ich sprawie, jednak nigdy nie zdecydowali się na zebranie chłopca z tego domu. Wszystkie oskarżenia nie doprowadziły do aresztowań, pomimo przytłaczających dowodów i doniesień. Pomimo widocznych ran, siniaków i śladów przypalań, bardziej wierzono rodzicom. W pewnym momencie zwrócono nawet uwagę Gabrielowi, aby przestał kłamać. W przeciwnym razie to on może pójść do więzienia. Wszystkie te zaniedbania miały tragiczne następstwa. 22 maja 2013 roku Per Fernandez zadzwoniła pod numer alarmowy, zgłaszając, że jej syn nie oddycha po tym, jak uderzył się w głowę. Operator wysłał karetkę i poprosił rodziców o przeprowadzanie resuscytacji aż do jej przyjazdu. Pomimo zapewnień o jej wykonywaniu, ratownicy medyczni po przyjeździe zauważyli, że nikt nie próbował chłopcu pomóc. Leżał nagi na podłodze, cały w krwi. Miał pękniętą czaszkę, połamane żebra, wybite zęby, przypalenia od papierosów na stopach i genitaliach. Na szyi brakowało kawałków skóry. Całe ciało było pokryte siniakami, otarciami i ranami. Ciężko było znaleźć na całym ciele fragment wolny od urazów. Karetka zabrała Gabriela do szpitala. Jechał tam sam. Matka nie zapytała nawet, czy może razem z nim jechać. Bardziej interesowało ją to, co się dzieje z jej kotami. Niestety w szpitalu lekarze już nie byli w stanie mu pomóc. Nigdy wcześniej nie widzieli dziecka w takim stanie. Już na pierwszy rzut oka widać było, że obrażenia te nie są spowodowane upadkiem. Gabriel był podłączony do aparatury podtrzymującej życie, ale 2 dni później stwierdzono jego śmierć. Obrażeń na jego ciele było tak wiele, że przeprowadzona autopsja, której wykonanie zazwyczaj zajmuje kilka godzin, trwała 2 dni. Patolog musi udokumentować każdy uraz, a Gabriel miał ich niezliczoną ilość. Niektóre były spowodowane przed całą śmiercią, jednak wiele, na przykład złamania żeber, były wcześniejszymi urazami. Pearl i Isauro zostali aresztowani jeszcze przed śmiercią Gabriela. Początkowo mieli być sądzeni razem, jednak ostatecznie ich procesy odbyły się osobno. Pierwszy był proces Isauro. W jego trakcie zeznawało wielu świadków,
nauczyciele, pracownicy opieki społecznej i rodzina, m.in. brat i siostra Gabriela. Wtedy, głównie dzięki zeznaniom rodzeństwa chłopca, na światło dzienne zaczęły wychodzić fakty, których wcześniej nikt sobie nawet nie wyobrażał. Okazało się, że Gabriel przez te 8 miesięcy, które mieszkał ze swoją matką, był torturowany prawie codziennie. 8 miesięcy żył w piekle. Prokuratura ustaliła, że to Izauro Aguirre jako pierwszy zaczął znęcać się nad Gabrielem. Był on bardzo delikatnym chłopcem, co nie podobało się Izauro, który biciem chciał zrobić z niego prawdziwego mężczyznę. Ojczym uważał, że skoro był wychowywany przez parę homoseksualistów, to pewnie sam też jest gejem. Tak zresztą cały czas był nazywany. Gabriel często powtarzał, że tęskni za wujkami i że ich kocha, co tylko utwierdzało Izauro w jego przekonaniu. Szybko do mężczyzny dołączyła jego partnerka, która z równie wielką lubością torturowała syna. Gabriel był bity i poniżany. Karano go, gdy bawił się lalkami. Wszystkie jego ubrania były schowane, a w szafie wisiały dwie sukienki, które musiał nosić. Był bity paskiem, drewnianym wieszakiem, kijem do bejsbola. To właśnie tym kijem matka wybiła mu dwa zęby. Był kąpany w zimnej wodzie, spryskiwano mu twarz gazem pieprzowym, zmuszano do jedzenia własnych wymiocin oraz kocich odchodów. W trakcie autopsji w jego żołądku znaleziono żwirek używany w kuwetach. Sprzątanie kuwet należało do obowiązków chłopca. Jeżeli nie zrobił tego wystarczająco dokładnie, był zmuszany do zjedzenia zarówno kocich odchodów, jak i żwirku. Jakby tego wszystkiego było mało, oprawcy związywali go, często kneblowali i zamykali na noc, a czasami również na cały dzień w szafce w swojej sypialni. Chłopiec musiał tam spać, jak również załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne. Siostra Gabriela, która wówczas miała 10 lat, jak i brat, który był od Gabriela 4 lata starszy, cały czas byli świadkami tych tortur. Próbowali pomóc bratu, czasami udało im się przemycić jakieś jedzenie do szafki, w której był zamknięty. 22 maja, czyli w dzień, kiedy Pearl i Izauro pobili chłopca po raz ostatni, Gabriel spytał swoją mamę, dlaczego nie zostawi Izauro, skoro jest on taki niedobry. Ta o wszystkim opowiedziała swojemu partnerowi po jego powrocie z pracy. Kiedy doszło do konfrontacji z Gabrielem, chłopiec wszystkiego się wyparł. To wyprowadziło Izauro z równowagi. Nie znosił, kiedy ktoś go okłamywał. Jak później zeznawał, poziom jego zdenerwowania osiągnął 20 w 10-stopniowej skali. Razem z Per zabrali Gabriela do sypialni. Rodzeństwo chłopca słyszało kilka głośnych uderzeń, krzyki, a później nastała cisza. Pomimo obciążających ich zeznań, Per i Izauro nie przyznawali się do popełnienia morderstwa. Przyznali się do bicia dziecka, ale nie do tego, że chcieli go zabić. Obrona próbowała udowodnić, że Izauro nie chciał śmierci Gabriela. Potwierdzeniem tego miał być fakt, że udzielał mu cały czas pomocy przed przyjazdem karetki. Jednak ratownicy medyczni zeznali, że w momencie ich przyjazdu nikt nie przeprowadzał resuscytacji. Aguirre nie wyglądał też na kogoś, kto by tej pomocy udzielał wcześniej. Gabriel był cały zakrwawiony, a ubrania Izauro były czyste. Izauro Aguirre przez cały czas nie przyznawał się do tego, że działał z zamiarem pozbawienia życia Gabriela. Mimo jego zapewnień, 15 listopada 2017 roku ława przysięgłych uznała go winnym morderstwa pierwszego stopnia. Natomiast miesiąc później skazano go na karę śmierci. W lutym 2018 roku Pearl przyznała się do zamordowania swojego syna, dzięki czemu uniknęła procesu i możliwej kary śmierci. Została skazana na karę dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości wcześniejszego warunkowego zwolnienia. W trakcie rozprawy przeprosiła swoją rodzinę za to, co zrobiła. Przyznała, że chciałaby, aby Gabriel dalej żył. Każdego dnia żałuje, że dokonywała złych wyborów. Przeprosiła swoje dzieci i zapewniła, że je kocha. Sędzia ogłaszający wyroki nigdy wcześniej nie wyrażał osobistej opinii dotyczącej oskarżonych. W tej sytuacji jednak czuł potrzebę powiedzenia, co myśli o tej dwójce. Określił ich zachowanie jako straszne i nieludzkie. Stwierdził, że nie można go jednak porównać do zezwierzęcenia, bo nawet zwierzęta troszczą się o swoje potomstwo. Proces w sprawie śmierci Gabriela był wyjątkowy, ponieważ pierwszy raz w historii na ławie oskarżonych, oprócz oprawców, stanęli również czterej pracownicy socjalni, którzy wcześniej w jakiś sposób byli powiązani ze sprawą Gabriela. Ci, którzy za jego życia powinni dbać o jego dobro, jednak ich zaniedbania doprowadziły do śmierci chłopca.
Oskarżono czterech pracowników socjalnych, Kevina Boma, Grega Merita, Stephanie Rodriguez oraz Patricia Clement, o narażenie dziecka na przemoc, która doprowadziła do jego śmierci, oraz o fałszowanie dokumentów publicznych. Gdyby uznano ich winnymi, groziłaby im kara do 10 lat pozbawienia wolności. W trakcie tego procesu wyszło na jaw wiele niedociągnięć systemu socjalnego. Pracownicy zajmowali się zbyt dużą ilością zdarzeń jednocześnie, co nie pozwalało im na odpowiednie zaangażowanie się w sprawę. Greg Merritt, który był bezpośrednim przełożonym Stephanie Rodriguez, nadzorował w tamtym czasie przypadki 180 innych dzieci. Wszystko, co wiedział o Gabrielu, to to, że był w wieku, w którym dziecko chodzi już do szkoły i jest pod opieką nauczycieli, którzy są prawnie zobligowani do zgłaszania wszelkich oznak przemocy. Jego pracownicy bacznie przyglądali się przypadkom, które dotyczą młodszych dzieci poniżej 3 roku życia, takich, które spędzają czas tylko i wyłącznie ze swoją rodziną. Stephanie Rodriguez, która była przydzielona do zajmowania się sprawą Gabriela, była nowym pracownikiem w ośrodku pomocy społecznej. Błędem było przydzielenie nowicjusza do nadzorowania takiego przypadku. Rodriguez nigdy porządnie nie przyjrzała się informacjom, które zostały jej przekazane przez osoby zgłaszające przemoc. Nigdy nie wybrała się do szkoły, żeby porozmawiać z nauczycielami. Nie rozmawiała również z sąsiadami chłopca. Nigdy nie rozmawiała z Gabrielem czy jego rodzeństwem na osobności, co jest wymagane przez przepisy. Wiele dzieci, które doświadczają przemocy, nie przyznaje się do tego w obecności oprawcy, dlatego ważne jest, aby mogły się wypowiedzieć na osobności. Sąd musiał ustalić, czy popełnili oni błąd, czy przekroczyli granicę i popełnili rażące zaniedbanie. W trakcie rozprawy sędzia stwierdził, że działania czterech pracowników socjalnych reprezentują niewłaściwe podejście do życia ludzkiego i stwierdził, że na każdym poziomie działania te były porażką. W rezultacie powinni oni stanąć przed ławą przysięgłych. Pracownicy odwołali się od tej decyzji i apelacja została skierowana do składu orzekającego przed sądem, który postanowił oddalić sprawę. Zarzuty zaniedbania prowadzącego do śmierci oraz fałszowania dokumentów zostały oddalone. Prokuratura jednak rozważa możliwość apelacji. Wszyscy cztery pracownicy zostali zwolnieni za niepoprawne wykonywanie swojej pracy. Sprawa skłoniła władze do dokonania poważnych zmian w systemie, wprowadzając specjalne szkolenia pracowników socjalnych do rozpoznawania niepokojących sygnałów przemocy wobec dzieci. Pearl Fernandez odbywa swoją karę w więzieniu dla kobiet w Chowchilla. Isauro Aguirre przebywa w więzieniu w San Quentin, oczekując na wykonanie kary śmierci. To może jednak nigdy nie nastąpić, ponieważ w marcu 2019 roku nowy gubernator stanu Kalifornia, Gavin Newsom, wprowadził zawieszenie wykonanej egzekucji. Dopóki Newsom będzie gubernatorem, kary śmierci nie będą wykonywane. Rodzeństwo Gabriela, Virginia i Ezekiel są obecnie wychowywani przez członków rodziny. Całą tą historię bardzo dobrze podsumowują słowa Arturo Martineza. Śmierć ujęła go za rękę, oślepiając wszystkich wkoło. To już koniec tej historii. Dziękuję bardzo za wysłuchanie do końca. Cześć.